Ten sezon sumowy był zupełnie inny. Ilość poświęconego czasu nad wodą była naprawdę rekordowa. Klenie, bolenie, szczupaki puściły mnie pamięć i poświęciłem się wyłącznie jednemu gatunkowi. Jeszcze przed rozpoczęciem miałem w głowie pewien plan, który z początku spisywał się naprawdę znakomicie. Z czasem sumy zrobiły się cholernie ostrożne i zrobienie choć jednego brania było nie lada wyczynem. Mimo to jeździłem na ryby, szukając złotego środka na te przebiegłe rybska. Słuchajcie, mam fajną rybę, grubą rybę. Dzisiaj jestem już po jednej nocy ze sumem, niestety bez kontaktu. Po drodze mijałem kilka ekip sumowych, wszyscy mieli napięte kije. W nocy kompletnie nic się nie działo, nie było słychać ataków suma, także taka nockę po prostu. I nic z tym nie zrobimy, ale jeszcze dzisiaj jest jedna noc. Dzisiaj ten dzień wygląda jak dla mnie dużo lepiej. Zmieniłem taktykę, usiadłem dzisiaj na głębokich główkach. Muszę dołowić żywca, bo no, nie wziąłem go zbyt dużo, ale mam bochenek chleba, ryby pięknie współpracują. Ustawiłem się tutaj na napływie, jak widzicie, jestem zadowolony, bo takie eldorado, co tutaj mam. Dwie wziąłem ze sobą, przed chwilą wyjechałem i oczywiście biorą takie piękne złotka, klenie, o 50 centymetrów, nic mu się nie stało. Poleciał na trawkę, za chwilę go puścimy, ale również pobiłem swoją nową życiówkę i takiego przyłowu bym się nie spodziewał. O, zobaczcie, piękna płoć, 38 cm, jaka szeroka, fantastyczna ryba, no, piękna jest, z kilogram może mieć. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ghosty, czyli te kotwice Black Cata. Jak dla mnie rewelacja. Używam od dwóch sezonów i jeszcze nie zaliczyłem na to spinki. Piękną mamy tutaj taką rawkę. Tam już widać spad dalej. No i co, na pewno tutaj będzie pełno drobnicy. Jakieś kleniki będą stały. Ukleja na pewno w tych kamieniach. Coś tu będzie stać. Zestawy wywoziłem w lekkim pośpiechu, aby zdążyć przed nadchodzącą burzą. Chmura delikatnie mnie musnęła, jednak zdołała zostawić po sobie ciężkie, parne powietrze. Bardzo lubię taką pogodę i sumy w sumie chyba też. I muszelka tutaj podwójna z kleniem dała pierwszą rybkę, taką ze 140 cm. Może nie nawet 100, a może mieć 140. Ale jest, hura. Mamy to.
Polska zapowiadała się całkiem dobrze, ale niestety skończyła się tylko tą jedną rybą na kącie. Później miałem jeszcze strzał w chlapaka, ryba podchodziła dwa razy, odpuściła. Rano okazało się, że klenia nie ma. Po raz kolejny ściągnięty żywiec. Tak się wycwaniły te sumy w tym sezonie. No nic, trzeba czekać po prostu na lepsze brania. Zostały już mega odchudzone. Ten pobrał muszelkę, dwie muszelki. Czas do domu, bo za pół godziny ma zacząć padać. Chmury pomału się zbierają. To nie ten kaban, na którego czekałem. Ale najważniejsze, że nie na zero. Do następnego. W ostatnich latach swojej rodziny spędzam tam, gdzie w wolnym czasie mi najlepiej. Marzę tylko wtedy o jednym i pewnie doskonale wiecie, co mam na myśli. Przed tą zasiadką mieliśmy trzy warianty dotyczące miejsca, w którym usiądziemy. Najlepsze jest to, że z żadnego nie skorzystaliśmy. Usiedliśmy na przypadkowych tamach, gdzie zaliczyliśmy trzy brania, a nad ranem odwiedził nas pewien starszy pan. Coś tam weszło! Niemożliwe! Jakiś agresywny dziadzia, chyba się wkurzył, że złowiliśmy wąsa. Ryba taka ze 160 plus, wraca do wody. Coś w końcu większego, co postawiło opór w wodzie. Szybko kąpiel. Drugi raz was tu widzę! Jeżeli chodzi o ilość dziwnych sytuacji, to ten sezon zdecydowanie przoduje. Chciałbym tylko nadmienić, że nad wodą nikomu nie przeszkadzałem, a zaczepki w moim kierunku były zwyczajną złośliwością. To się okaże. No ale co się stanie? Odstrzelę pana. O, odstrzeli pan mnie? Tak, mam broń w samochodzie. O kurde, mam no, pan broń. Już... Mam broń i mam zezwolenie na broń. No to ja już dzwonię na policję. No, proszę że... bardzo, bardzo proszę. Po straż wędkarską niech pan dzwoni. No nie, ja dzwonię od razu po policję, ja tam się nie będę szczypał. Wredny dziadzia najwyraźniej wystraszył się i odszedł. Chyba do końca nie był świadomy tego, co wypłynęło z jego ust. Postanowiłem dokończyć swoją robotę i wstrzymać się z wezwaniem policji. Słyszeliście tą rolę? I w tym momencie dostałem prawie wędką w czoło. Jeszcze nie zdążyłem otrząsnąć się po poprzedniej sytuacji, a tu taki numer. Zrezygnowany wsiadłem w ponton i zacząłem zwijać zestaw. Zauważyłem, że moja plecionka jest wyrwana ze sztycy i skierowana w górę rzeki. W pośpiechu zwijam nóż i czuję potężne kopnięcie, które spowodowało, że moje serducho z powrotem przyspieszyło. Silna ryba. Jest może dwuja, słuchajcie.